programie. Czy znany głogowski handlarz antykami, Waldemar Pawlik, został uprowadzony czy zamordowany? Może na to pytanie odpowie Szakal, człowiek, którego skazano na blisko 100 lat więzienia, a z którym będzie rozmawiał w areszcie we Wrocławiu Michał Fajbusiewicz. Michał Fajbusiewicz, magazyn kryminalny 997. Dobry wieczór. Dzisiaj chcę Państwu przedstawić jedną z najbardziej niebywałych spraw, jaką udało nam się zrealizować do naszego magazynu. W studiu brat pana Waldemara Pawlika, człowieka, który choć oficjalnie uznany za zaginionego, sądzimy, że został zamordowany, ale nie uprzedzajmy faktów. Waldemar Pawlik, choć na stałe był zameldowany w Pieńsku na ziemi lubuskiej, od lat mieszkał w Głogowie. Był znaną postacią w tym mieście, bowiem od lat handlował antykami i różnego rodzaju starociami. Pawlik wynajmował mieszkanie w bloku przy placu Tysiąclecia. Handel antykami stanowił podstawowe źródło jego dochodów. Uchodził za człowieka zamożnego, sam zresztą nie ukrywał tego faktu, wręcz się tym afiszował. Zabytkowe przedmioty przechowywał najczęściej w mieszkaniu. Wynajmował także garaż, gdzie składował stare meble. Sporą część jego zbiorów stanowiła zabytkowa biżuteria. Pierścionki i sygnety z drogocennymi kamieniami. Miał tego około 3 kg. Pawlik często podróżował po Europie, skupując antyki, które później sprzedawał w kraju. Był częstym gościem na giełdach staroci w Polsce. Ostatni raz wyjechał na taką do Warszawy. Było to w dniach między 7 a 9 maja 1999 roku. Od kilku lat prowadził wspólne interesy z innym głogowskim kolekcjonerem, panem Zygmuntem. Razem właśnie z nim był w Warszawie. Wszystko ludziom. To chociaż byś wyczyścił to trochę. Dobra, tu. Można go zobaczyć? Proszę bardzo, też tam pomóż. O, delikatnie, delikatnie. Tu jest teraz sekundę, proszę pana, to nie jest takie. No pięknie. Dobra? Pięknie. No. No co? No, całkiem tak źle nie było. Słuchaj, ja powoli zacznę pakować się. Tak? No. 10 maja wrócili obaj do Głogowa. Nazajutrz, to jest we wtorek, 11 maja, Pawlik dzwoni do swego wspólnika. Halo? No cześć. No słuchaj, to będę za 2 godziny gdzieś. No, koło 10. Jeszcze coś muszę załatwić na mieście. Będę czekał na ciebie tu u siebie w domu. Dobra? No dobra. No to na razie, cześć. Minęła godzina 10, później 11, ale Pawlik nie pojawił się w domu pana Zygmunta. Ten ostatni kilkakrotnie telefonował do Pawlika, ale w mieszkaniu nikt nie odbierał telefonu, a telefon komórkowy pana Waldemara był wyłączony. Ta sytuacja bardzo zdziwiła pana Zygmunta, ale stwierdził, że Pawlik miał widocznie do załatwienia ważne interesy. Dlatego też nie pojawił się u niego. Po południu postanowił odwiedzić Pawlika w domu. Jednak w mieszkaniu nie było pana Waldemara. Mijają 2 dni. Jest czwartek, 13 maja. Pan Zygmunt z niemałym zdziwieniem widzi na ulicy Oriona w Głogowie Volkswagena Busa, który był własnością Waldemara Pawlika. Samochód stał na osiedlu Kopernika, odległym około 2 kilometrów od domu Pawlika. Pan Zygmunt był bardzo zdziwiony tym faktem. Kiedy stwierdził, że auto jest zamknięte, zatknął kartkę pod wycieraczkę z prośbą o kontakt. Minął kolejny dzień. To już 14 maja. Samochód Pawlika stał wraz z kartką, którą wcześniej włożył pan Zygmunt. Bardzo zaniepokoiła go ta sytuacja. Postanowił pojechać
jeszcze raz do mieszkania Pawlika. Przepraszam bardzo. Czy pani zna tego pana tutaj, na tym piętrze mieszka? Tak, tak, tak. Tak? Tak. Proszę pani, ja się ten pan Waldek, nie wiem, co pani tak, 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 tak. Od 3 dni go szukam, nie mogę, nie wie pani, co się tam stało. Właśnie, ja rano tak wychodzę i tak słuchałam. Nie ma właśnie, ja też tego pana nie widzę od kilku dni. Wie pani co? Bardzo dziwne. Też? Też? Nie. Proszę pani, ja mam do pani taką prośbę. Gdyby go pani zastała, to proszę mu dać moją wizytówkę, dobrze? I powiedzieć, żeby się koniecznie ze mną skontaktował. Ponieważ pan Zygmunt był przekonany, że coś musiało się stać Pawlikowi, postanowił o jego zniknięciu powiadomić policję. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę pana, chciałem zgłosić, zginął mi gdzieś kolega. I to umówiłem się, szukałem go w domu, w różnych miejscach, wie pan, nie mogę, trochę się denerwuję, co? Jak się nazywa? Waldemar Pawlik. Słuchaj, to klient zgłosił zaginięcie tego faceta w domu. Aha, tego Pawlika. Dobra, dzięki. Sprawę zaginięcia Pawlika przekazano do Wydziału Kryminalnego Głogowskiej Policji. Otrzymał ją komisarz Wojciech Napierała. Daj spokój do cholery, chodź zobaczymy... Dzień później, a właściwie nocą, z 15 na 16 maja, sąsiadkę Pawlika zainteresowały odgłosy dobiegające z jego mieszkania. No nic nie ma, no. Gdzie on to schował? Halo? To ja, sąsiadka. Wie pan co? U sąsiada mojego, u pana Waldka, nic, ja słyszę jakiś tam rumor, coś tam się dzieje, ale poszłam, zadzwoniłam, zapukałam, nikt nie otwiera. Hałasy, mówi pani. No dobrze, to ja tam zaraz przyjadę. Bardzo dobrze, to niech pan przyjeżdża. Ja tutaj będę zaglądać cały czas. Pan Zygmunt natychmiast pojechał do mieszkania Pawlika. Halo, policja? Ja zgłaszałem u was zaginięcie tego Pawlika. W sprawie osoby zaginionej łączę z Wydziałem Kryminalnym. Ja zgłaszałem zaginięcie Pawlika u was parę dni temu. No i właśnie teraz jestem pod drzwiami i tam słyszę jakieś hałasy, jakieś szmery, nie wiem co się tam dzieje. Tam ktoś jest. Proszę tam czekać pod mieszkaniem, pilnować, nie odchodzić. Dobra, dziękuję. Ty, od tyłu, za blok, drugie piętro, przed delikatami, ty zostajesz. Jak się tam dzieje? Nie wiem, co się dzieje. Niech pan poczeka, ja szybko ściągnę strażaków. Trzeba coś tu jest. Dobrze. Mam tu czekać? Tak, tak, tak. Słuchaj, to jest drugie piętro, wchodzisz po drabinie, wypychasz okno, jak się nie da, wybijasz szybę, wchodzisz i otwierasz drzwi. Tylko uważaj, bo może być ktoś w środku. Także uważaj. Spokojnie. No dobra. Nikogo nie ma. Panowie, zobaczcie. Trzymaj drzwi, zostaj przy drzwiach. Au, oj. Mamy trupa chyba. Słuchaj do ziemi, słuchaj do! Łapy na tyłu! Szybko! Druga. Druga łapa. Wychodź! W mieszkaniu Pawlika zatrzymano dwóch złodziei. Jakiego szakala, świetnie znanego policji, miejscowego recydywisty, będącego na tak zwanych gościnnych występach, młodego przestępcę z Wybrzeża. Wychodź!
Zniknięcie Pawlika zaczęto od razu kojarzyć ze złapanymi złodziejami, od których oprócz tradycyjnych odcisków palców wzięto też tak zwane ślady zapachowe, czyli po prostu zapach człowieka. Z czego chcesz to zobaczyć? No ja uważam, że z siedzenia kierowcy i pasażera, bo tutaj mogli siedzieć. Dobrze, to zrobimy. Dobra, to rób. Podobnie zapach zebrano też z siedzeń samochodu Pawlika. Te wzięte próbki będą miały kapitalne znaczenie dla wydarzeń, które rekonstruujemy. Policji początkowo wydawało się, że znalezienie Pawlika to kwestia chwili, ale aresztowani mężczyźni szli w zaparte. Grzecznie, bez ruchu. Co to jest? Skąd te pieniądze? Skąd ta biżuteria? Skąd to masz? No, wychodziłem z domu, zabrałem ze sobą, żeby nie ukradł tego. To twoje? Oczywiście, że tak. Panie komisarzu, to jest wszystko moje, no. Legendę szakala, jakoby kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoto, sygnety oraz brylanty były jego własnością, szybko obalił przesłuchiwany wspólnik Pawlika. Tak jest. To miał na pewno. No a co to wie pan, to są pieniądze, to ja to trudno powiedzieć, że... Ale Waldek na ogół tak trzymał pieniądze? Tak. W rulonach? Tak, tak, tak. Aha, i te pieniądze panu w Warszawie pokazywał? Tak, pokazywał mi. A gdzie jest Pawlik? Ja nie mam żadnego Pawlika. To jest wszystko o to pytać szakala. Ty nie graj głupa, tylko mów, gdzie jest Pawlik. Nie znam żadnego Pawlika. A powiedz mi, gdzie jest Pawlik? A ja nie znam żadnego Pawlika. A skąd jest klucz od chałupy? Jakie klucze? No jakie? Te, które mi drzwi otworzyłeś. Ale od której chałupy? Od tej, której cię wyjęliśmy. A... No, znalazłem... No gdzie znalazłeś te klucze? Pokaż mi miejsce. No dobrze, panie Badali. A! Szakal, krótko, zwięźle na temat. Jeden facet nadał nam robotę i... Jaki facet? Nazwisko? Nie znam. No poprosił, żebyś mu porcelanową kaczkę buchnął. Jaką kaczkę? No taką porcelanową. Tam jak facet wyglądał? Ojej, no normalnie jak facet. Gdzie go spotkałeś? No na ulicy się spotkaliśmy. I co? Facet do ciebie mówi, chodź szakal, pójdziemy na numer, tak? No podprowadził pod sam dom, pokazał numer i no to załatwiło się dla niego, no jej. No i co ty mi szakal kidrzenisz? Na ulicy faceta spotkałeś? Oczywiście. Tak podszedł do ciebie, powiedział, szakal, chodź zrobimy chatę, tak? Ale oczywiście, panie władzo, no najbardziej, tak najnormalniej. Skąd on cię znał, że wiedział, że ty chcesz na numer pójść? No nie wiem, no może ktoś jemu pokazał mnie na ulicy na przykład. No a skąd wziąłeś kolesia, z którym byłeś? A nie, to tego to ja znam od dawna. Skąd się wziąłeś w mieszkaniu u Pawlika? No panie władzo, no szakal mnie ściągnął, to jest wszystko jego robota. On mnie przyprowadził do tego mieszkania. Razem z nim tam byłem. To jego pytać. Jak cię szakal przyprowadził? Gdzie ty go poznałeś? No, ściągnął mnie z Pomorza. Garowaliśmy razem w Gdyni. Ściągnął mnie. Mówił, że dobra robota. Przyjechałem. Sytuacja diametralnie zmieniła się, kiedy przystąpiono do badań zapachów aresztowanych złodziei i zapachów zebranych na siedzeniach busa Pawlika. W sterylnym pomieszczeniu umieszcza się na specjalnych stojakach 5 słoików. W jednym z nich był zapach szakala. Był to słoik na stanowisku numer 2. A śpiewa na muszku, pies o nazwie Muszka. Pies, któremu dano tuż po wejściu do powąchania zapach z busa Pawlika, miał za zadanie znaleźć w tych słoikach zapach kogoś, kto ewentualnie był w busie. Pies bezbłędnie trafił na słoik z zapachem szakala. Ale taka próba musi potwierdzić się trzykrotnie. W następnych dwóch przestawia się zatem słoiki, aby pies nie trafił do nich na pamięć. Pies bezbłędnie trafia na zapachy szakala. Ale tę próbę musi potwierdzić jeszcze drugi pies. Szukaj.
Jak było typowanie? No dobrze, a to było tam dwóch podejrzanych, tak? Tak, czekaj, bo ja muszę zobaczyć, sprawdzę. To jest ta twoja ekspertyza? Tak. Więc tak, zapach zabezpieczony... Podobne próby potwierdzają, że w busie był też wspólnik szakala. Ale w czasie przesłuchań obaj wypierają się, jakoby byli w busie Pawlika. No i co, szakal, padłeś na tacy? Jak tam padłem, panie śledczo? Ja nic nie wiem, po prostu szakal, nic nie wiem. A skąd się twoje zapachy wzięły w samochodzie Pawlika? A jakie zapachy? Miałeś zbrane zapachy w komendzie? No to coś z tego. Eksperyment się potwierdził. Jaki eksperyment, panie śledczy? Taki, że twoje zapachy z samochodu potwierdziły się z tym, co było pobierane. Proszę mi tu, ty tu nie wciskać. Nie wiem nic, nie znam żadnego Pawlika. Proszę. Szefie, muszę zobaczyć, co wyłapałem. O 9 rano dzwonili do niego budki telefonicznej na stacji benzynowej. No to tak, jak ci mówiłem, przypuszczałem, że jednak go wyciągnęli. Czyli go wyciągnęli. Oczywiście. Potwierdziły się zapachy. Czyli trzeba z nimi dalej pracować. Dobra, z billingu telefonicznego jasno wynikało, że 11 maja, godzinę po telefonie Pawlika do wspólnika, ktoś zadzwonił do pana Waldemara z budki na stacji CPN-u w Głogowie. Założyliśmy w jednej z wersji, że mogli być to zatrzymani później złodzieje. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja w sprawie tej szafy 17-wiecznej, o której rozmawialiśmy wcześniej. A, przypominam sobie. Czekamy z kolegą na stacji benzynowej przy Kościuszku. Dobrze, dobrze. To ja przyjadę po panu. Fajnie, dziękuję. Zaraz będę. Dobry, proszę bardzo. No, dzień dobry, witam. Proszę mi pan się. Witam serdecznie. Gdzie teraz? W kierunku na Leszno. A to tu na lewo, dobra, okej. Okay. Daleko? Nie. Na balonce, tak. Tak jak umawialiśmy się, wszystko będzie. No nie ma sprawy, na dwie porze. Przepraszam serdecznie. Proszę bardzo. No dobrze. I otóż. To tutaj widzę pięknie. Łe, widzę, że pohandlujemy. Gdyby pan reflektował na coś więcej, to... No na pewno, tylko wie pan, no to trzeba byłoby oszacować w jakiś sposób. No oczywiście, proszę się przyjrzeć. No dobrze, elegancko. Bardzo ładne rzeczy. Super. Zamknij drzwi. Elegancko, widzę, że pohandlujemy. No, mam dużo więcej rzeczy, jak pan widzi. No właśnie widzę. To korniki żrą, czy nie? Co to jest? Co ty myślał? To jest, żeby te mebla oglądać tutaj? Co? Haha! Gdzie masz kurę? Dawaj! Klucze dawaj! Dawaj! Niczy tej! Dawaj! Blasę! Co? Dosy! No? I co? Nie wiemy, czy i jak długo bandyci przetrzymywali Pawlika. Założyliśmy, że mogło być to kilka dni, gdyż chcieli się dowiedzieć, gdzie Pawlik ma schowane kosztowności. Kiedy uzyskali tę informację, najprawdopodobniej zamordowali swą ofiarę. Co cię mówić? Dlaczego? Czekamy, aż się zastanowisz. I mamy mnóstwo czasu. Zróbeczko. Nie chcesz gadać? Dawaj łoś. Powąchaj. Powąchaj. Jak to pachnie! Gadaj! 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 Gadaj, bo ty za kurkę! Ciało Pawlika zostało wywiezione i zakopane zapewne w okolicy Huty Miedzi Głogów.
Samochód fabryka Volkswagena Busa porzucono na ulicy Oriona w Głogowie. Dlaczego tu? Tego niestety nie udało się ustalić. Do mieszkania Pawlika bandyci dostali się w nocy z 15 na 16 maja. Otworzyli je kluczami zabranymi ofierze. Długo szukali co cenniejszych rzeczy w mieszkaniu kolekcjonera. Głośne ich zachowanie usłyszała sąsiadka Pawlika, a dalszy ciąg wypadków już państwo znają. My w naszej rekonstrukcji pokazaliśmy bardzo tragiczną wersję, a za jaką pan optuje? Co pan sądzi? Co stało się z bratem? Sądzę, że może być to samo. W wyniku tego, jakie śledztwo jest i w ogóle te fakty, które są, to że sądzę, że to może być takie same. Czyli, że brat nie żyje. Pan jest pesymistą w tym względzie. No 99% daje to, że brat nie żyje. Mamy nadzieję jako rodzina ten 1%, że brat może żyć. Szakal i jego wspólnik kilkanaście dni temu stanęli przed głogowskim sądem. Oni stanęli przed sądem pod zarzutem włamania i kradzieży do mieszkania, panie komisarzu. To mnie to trochę śmieszy, ponieważ no, ludzie ci najprawdopodobniej wiedzą, co stało się z Pawlikiem. Wracając do tej sprawy, która była w sądzie, a właściwie nie była, bo się nie odbyła, ponieważ nie stawił się jeden z obrońców oskarżonych. Ale tą sprawę na razie pominimy. Ale natomiast nie możemy pominąć faktu, dlaczego ci dwaj ludzie, Szakal i jego wspólnik, Szakal, który wam jest świetnie znany, odpowiada tylko za włamanie do mieszkania, a chociażby nie za uprowadzenie. No przecież ktoś tego Pawlika musiał unicestwić, coś musiał z nim zrobić. W pierwszej wersji założonej sprawy poszukiwawczej, bo sprawa kradzieży z włamaniem jest prowadzona i tutaj czekamy na dalsze po prostu posiedzenia sądu. Natomiast w sprawie poszukiwawczej przyjęliśmy zaginięcie osoby jako pierwszą wersję, zaginięcie nienaturalne, nagłe, związane z działaniem nieprzestępczym. W drugiej wersji zakładamy, biorąc pod uwagę okoliczności zdarzenia, że kradzież z włamaniem może mieć związek i powinna mieć z nieobecnością tego... Jak pan sądzi, czy ci dwaj mężczyźni, Szakal i jego wspólnik, mają coś wspólnego ze zniknięciem pańskiego brata? Czy to są dwie niezależne od siebie sprawy? Tak, mają coś wspólnego, bo ponieważ mieli przy sobie rzeczy brata. Ja dzisiaj zaprosiłem prokuratora z Głogowa do studia, początkowo potwierdził obecność tutaj, niestety zreiterował, nie przyjechał, odwołał swoją wizytę w Łodzi. Bo chętnie zapytał pana prokuratora, dlaczego ta sprawa, no chociaż nie jest ukierunkowana na uprowadzenie. No przecież jeśli nie zamordowano Pawlika, to ktoś go przynajmniej uprowadził. Ja nie sądzę, żeby on od tak zniknął, nie miał powodów, był umówiony, miał interesy do załatwienia. Jak najbardziej. Bierzemy, jak wspomniałem, tą możliwość pod uwagę, jednak musimy znaleźć dowody, które by nam potwierdziły taki przebieg, dowody procesowe. Mam dla państwa i dla panów pewną niespodziankę. Otóż za zgodą sądu w Głogowie mogłem rozmawiać z będącym we Wrocławiu w areszcie Szakalem. Czemu pan ma ksywę Szakal? To jest, proszę pana, jeszcze z dawnych lat, jeszcze z czasów z zakładu poprawczego. Zrobił ze mnie bardzo groźnego przestępcę. Wygląda pan jak w dobrym amerykańskim więzieniu. Tak, tak. Pan znał Pawlika? Nie. Nigdy się z nim nie zetknąłem. Nie wie pan, nie był to moim znajomym. Jeśli pan Pawlika nie znał, to jakim cudem się znaleźliście tam w mieszkaniu? Bo dostaliśmy taki cynk, no. Ktoś nam tą chatę wystawił. Ale kto? Znajomy, mój znajomy. No ale tego znajomego nie można ustalić, no. Ale a kto go ustalał? Policja jak trzeba, wie pan, to nie, tutaj nic nie ustaliła. Ale jak nie trzeba było, to policja bardzo dużo potrafiła ustalić, wie pan. No, ja mam doświadczenia, ale akurat złe. No to może pan tam poda adres tego kolegi, to my do niego pojedziemy i go spytamy, czy panu wystawił to mieszkanie, czy dał panu klucze. Ten klucz nam nie musiał dawać, bo mieszkanie było otwarte, to nie musiał nam dać klucza. No i co, spotkał pan tego kolegę, to niech pan chociaż imię powie, jak ma na imię, pan adres nie chce podać. Proszę pana, spotkałem go w Głogowie i nawet nie wiem, czy to imię jest. Zetknąłem się z nim już wcześniej, kilka razy. I spotkałem go, to było 16 wieczorem, to było w niedzielę. 16 wieczorem go spotkałem w Głogowie i on mi o tym mieszkaniu powiedział. Co panu powiedział? O tym mieszkaniu, że to jest mieszkanie, że on powiedział, proszę pana, że on powiedział jedną rzecz z tego mieszkania tylko. No. Ale mówił o tym mieszkaniu więcej. Ale co, jaką rzecz chciał z tego mieszkania? Chodziło o jakąś rzeźbę. Ale no, nie mówił jaką? Mówił, powiedział jaką, że to chodziło o rzeźbę. No co, pan już nie pamięta? Chodziło o rzeźbę kaczki, która rzekomo była, prawdopodobnie była skatalogowana już. A jak pan myśli, Pawlik żyje? Nie wiem, nie mam pojęcia. To jest taki cwaniak, jakiego ja już dawno
przed kamerą nie miałem. No ale fachowiec, no, nie ma co ukrywać, fachowiec. On się będzie wszystkiego do końca życia wypierał. Niemniej, no, powinniście znaleźć jakieś dowody na to, że on ma coś więcej wspólnego niż tylko włamanie do tego mieszkania. Właśnie te przedmiotowe czynności, które prowadzimy w sprawie, mają na celu zdobycie tych dowodów. W prezentowanym materiale również zauważyliśmy, że wspomniał Szakal, jak już go tak nazywamy, o osobie, która wystąpiła, ewentualnie która jest w tej chwili nam nieznana. Niemniej jednak nie powiedział nic więcej o tej osobie. No może to jest legenda po prostu, ja to uważam, że to jest legenda. Jak najbardziej bierzemy to pod uwagę, taką możliwość, mając na uwadze doświadczenie tego pana. No ale panie komisarzu, robicie eksperyment, zapachy z busa Pawlika zgadzają się z zapachami Szakala i jego wspólnika, czyli Szakal i wspólnik byli w busie Pawlika. I co? Czyli z tego wnioski się nasuwają logiczne, że związek muszą mieć większy niż to prezentują w materiale, czyli jednak w tym samochodzie musieli być. W związku z tym będziemy szukali dalszych dowodów, żeby potwierdzić. Posłuchajmy, co Szakal mówi na temat tych zapachów, które odkryliście w busie Pawlika. Brano ode mnie zapachy, ale ja tam byłem wtedy, kiedy brano te zapachy także z samochodu, to byłem tam na miejscu. Dlaczego nie zrobiono tego w mojej obecności? No dlaczego? Ja chciałem, żeby wszystkie to, co będzie robione, żeby robiono w mojej obecności i zwróciłem się o to także pisemnie do prokuratora. Dlaczego nie robiono tego w mojej obecności? Czy pan uważa, że ktoś pański zapach podłożył? A niemożliwe? A pan uważa, że to jest niemożliwe? Jak może znaleźć mój zapach w samochodzie, w którym nie jechałem? Czy pan uważa, że prokuratura i policja zrobiła wszystko, żeby wyjaśnić losy pańskiego brata? Policja się bardzo dobrze stara. Na początku prokuratura też. No ale teraz mogłaby bardziej się jeszcze starać i zmienić jakieś postępowanie na porwanie. Żeby prokuratura bardziej jeszcze się starała z tym, bo tu jakoś za słabo to śledztwo idzie. Zwracam się do państwa z apelem o informację, gdzie może być brany. Jako rodzina żeśmy przeznaczyli bardzo dużą nagrodę pieniężną dla tych, którzy wskażą miejsce brata. Być może, że finał będzie inny, bardzo wiele zależy od państwa. Bardzo liczymy na państwa pomoc. Nasz numer 0800 100 997. Natomiast bardzo na pomoc liczy oczywiście policja w Głogowie. Telefon 83 37 270, 83 35. 651, kierunek do Głogowa 076. Licząc na państwa pomoc, liczę też na waszą obecność za tydzień, kiedy to zaprezentujemy między innymi. Niebywałe porwanie i napad w okolicach Raciborza. Kim są mężczyźni, którzy przykuli do drzewa tego mężczyznę? Będziemy państwa prosić o pomoc w ustaleniu sprawców zabójstwa lekarki z Gliwic, Krystyny F. Dlaczego nie zapamiętałeś swojego PIN-u? Paweł Warzecki zaś będzie ostrzegał przed niebezpieczeństwami czyhającymi na właścicieli kart bankomatowych.